No i jest powrót do Podbeskidzia, Bielsko-Biała. Raków Częstochowa, lider tabeli, tak? Kuba, 30 sekund, jeszcze nikogo nie sprowadziliśmy do zespołu. To jest problem. Duży. Słuchaj, jesteśmy na transpadkową. No tak. Dobra, przypomnijmy sobie nasz skład. A nie, może wszyscy, jednak nie. Są tu wszyscy. Wszyscy piłkarze, jakich tylko znacie, są w tym zespole. Marcin Misztal wypożyczony. Co on tu robi? Do drugiego zespołu. Michał Batel, też do drugiego zespołu. Dobra. John Kalinowski. Zostaje? Mamy takiego? Mamy. John Kalinowski. Jest. Co on tu robi? Ja go podpisałem? Potencjalnie piłkarz na poziomie drugiej ligi. Nie, był już. Poczekaj, mamy jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. Musimy koniecznie ściągnąć kogoś, dowolną osobę i dać mu bonus za grę w reprezentacji i go powołać do reprezentacji, żeby zagrał. Tylko tak uda nam się zrujnować Bielsko tak, że nie podniosą się po tym ciosie przez 500 lat. Nie ma takiej możliwości, żeby to się nie udało. Kogo byśmy chcieli? Tylko ktoś, kto nie będzie stawiał żadnych żądań, tylko od razu weźmie i przyjdzie, bo musi przyjść jutro. Kolano tam był. Kolano? Tak. Kaptur, Kolano, Ciołek, Jan Bożym. Bożym. Kolano, mówisz? Kowalik, Kotowicz, Kotarba, Kornacki, Kopka. O, to tego nawet znam. Kolano. Hubert Kolano. Lewy skrzydłowy. Bierzemy. Interesuje się nim Bytowie Adbytów. Musimy przelicytować. Zaproponuj kontrakt. No, drogi Hubercie, będziesz gwiazdą naszej drużyny. Nie będzie nam Bytowia pluć w twarz. Dobra, sfinalizuj obietnicę. Negocjuj kontrakt. No, tu wszystko się zgadza, natomiast musimy dodać ci pewną premię. Za reprezentację. Co? Tylko tyle? O. A to nie musi, chyba to musi być z klubem. Ciężary. Dobra, zrobimy tak. Bre. Zrób transfer i nawet jak nas zwolnią, no to przecież ta umowa będzie podpisana. Tak, i wtedy powołamy. Tak, i wtedy to będzie taka zemsta za grobu, jak nas zwolnią. Zobacz, teraz tak. Wartość transferu. Wpisujemy 0 i patrz, co się teraz dzieje. Masz wszystkich zawodników, których możesz ściągnąć za 0. Wybieramy teraz jakiś taki klub, który chcielibyśmy wesprzeć jakąś kwotą i zrobić... Oni naprawdę zapłacą te nie setki. Wiem. Weź Borutę Zgierz. Ale to było dobre. I potem wjeżdżasz do Zgierza, a tam wieżowce, wszystko. No bo Boruta jest tak bogata, że już buduje. Ludzie poruszają się tymi deskorolkami z powrotu do przyszłości. Bałtyk Gdynia, Koszalin, Beskid Andrychów, Błękit. Nie, jest Boruta Zgierz, dobra. O, Beniaminton nawet jest. Śmiało. Dobra, to Benekton. Złóż ofertę. I teraz tak. Za 0, ale dodajesz klauzulę. Dodatkowa opłata po występie jednym w reprezentacji. Co? Czemu tak mało? To chyba musi być jednak proporcjonalnie. A weź jakiegoś zawodnika naprawdę. Nie, czekaj, bo idzie maszyna. Już idzie maszyna. Ile możemy zapłacić za występ w reprezentacji Beniamina Tona? Tylko tak maksymalnie. Trzymać. Czekaj, może wpisać od razu po prostu. 80. 266 milionów. 267 no milionów złotych. Jeden występ Benka Tona w reprezentacji i Bielsko bankrutuje. Zobaczymy, że się zgodzą. Zgodzili się. Okay. Super. Fantastycznie, finalizujemy ofertę. Jak sądzisz, co jest na tą ofertę? Czy on w ogóle spostrzeże, że my robimy taki kontrakt? Nie. Nie, quiz jest już... Quiz w tym momencie. Pam, 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 pam. Słucha sobie piosenki Pan Andrzej Song. Quiz to jest przeszłość. Dobra. Co? Zarząd zamierza zablokować transfer? 267 milionów złotych to bardzo przesadzona kwota za takiego zawodnika jak Benjamin Ton. Rozmowa z zarządem. No, tak, musisz pogadać. Ciekawe, co nam ktoś powie. Witamy, co możemy do pana zrobić? Benjamin Ton wiele wniósłby do zespołu. Stałby się tutaj prawdziwą gwiazdą. Proszę, abyście jeszcze raz rozważyli pańską decyzję o zablokowaniu tego transferu. Nie możemy zatwierdzić tego transferu, dopóki opływa na obecnie wynegocjowaną kwotę. Ajajajajaj, ciężary. Dobra, mam pomysł. Inaczej zrobimy. Transfer, złóż ofertę. Po 5 meczach w reprezentacji. Po 20? Po 20 to po nie 5? Będziemy tyle grać. No dobra. Bo już nas zwolnią z reprezentacji. Nie do zaakceptowania? Czy was posrało w tym Zgierzu? No nie wierzę, no co za gnoje. Dobra. Trudno Kuba, gramy. Ale to dobra, to jeszcze podejmijmy próbę z jakimś innym piłkarzem. Może uwierzą, że nie domagała dostanie powołania do reprezentacji. Jest już na celowniku. Pula skautów przyjeżdża do niego. Na 3 miesiące go obserwować. Pula skautów. Także teraz, a jak on już jest na celowniku reprezentacji, możemy złożyć ofertę. Po występach w reprezentacji, po 5. Jest 267. Czekaj. Wszystkie pieniądze, jakie posiada ludzkość. Dlaczego świat to nie wbija? O nie. Brakło już miejsc po przecinku. Brakło pieniędzy na świecie. O. 67. No dobra, może niech będzie. No i proszę bardzo. I nie domagała, jest okej. Okay. No chciałbym. Chociaż wiesz, 67. Co? Też zamierzasz zakupić?
Ech, ta, ja pogadam z tym quizu. Weź, bo ja już nie mam do niego siły, do tego quiza. No jaki temat chciałbym? No ci kurwa domyśl. Jakub Niedomagała stałby się tutaj, ma potencjał, by wielokrotnie zyskać na wartości. Proszę, abyście rozważyli. Wiele by wniósł. Tak jest. Ceni twoje zdanie. Po starannym rozważeniu ponownie uznaliśmy. No niestety. Trudno. No będzie trzeba doprowadzić Bielsko do bankructwa. Nie sądziłem, że Quiz aż tak czuwa nad tym klubem. I czyta te rozmowy, nie? Niesamowita sprawa. Co? Nie wyślą na kurs trenerski? Dobra. I co ja mam z tym Quizem? To naprawdę. Piłkarze na zgrupowanie. Tylko 30? Jak mamy zabrać 30 piłkarzy na zgrupowanie, skoro mamy ich trochę więcej? Dobra, wybór automatyczny. Reszta będzie trenować w domu. Bez Karicia? Nie, no zobacz, co oni odstawiają. Bez Musiałowskiego na zgrupowanie jedziemy. Czy wy jesteście Azbierońskim? Cześć, Karić to jest serce i dusza tej drużyny. I płuca. I wyrostek robaczkowy tego zespołu. Karić jedzie. Dla Karicia być może to jest ostatni wyjazd. On ma już bardzo dużo lat. Niech sobie jedzie na obóz. Ej, Matiusz Skalet? Zaprosimy Skaleta do reprezentacji Polski. Skalet przyjmie powołanie do reprezentacji Polski. No i co ty na to? Nie jak... powołaj. Do reprezentacji tego tak, będzie powołać. Tam sam. Będzie fajnie. Leandro, nasz pany Leandro. Wrócił po ranie ciętej głowy. Rozbite głowy, skręcone kolana, urazy stawu biodrowego. No i oczywiście przeziębienia. Odciski? Bieroński? Nie, tysiąc odcisków? Weź go. Relegowany zostajesz do U18. Nie będzie teraz. Pokaż, ja chcę to... Ogromny talent, tak. Ogromny talent, który dorobił się odcisków na treningu. I go boli. Ja chcę porozmawiać z tym człowiekiem. Ostrzeżenie, daj mu ostrzeżenie, dobrze. Aha. Pokaż palcem. Wskazałeś na niego, lecz Bieroński nie zareagował zmiany. Musisz popracować nad swoim zachowaniem. A teraz cię zwolnię. Nie, 82 tysiące rekompensaty, nie ma. Nic mnie to nie obchodzi, nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Odcisków się dorobił na treningu. No słyszałeś o czymś takim? Niech to będzie symbol dla wszystkich pozostałych. No nie, zarząd blokuje transfer. Za duże odszkodowanie. Kolejne ostrzeżenie. Dlaczego nie chcesz odejść? No, nie uważam, żebyś dobrze trenował. Ma pan rację, nie byłem dość dobry, ale się poprawię. Ma widzisz, już się zaczyna. Nawet nie można mu pocisnąć. Dodam go do listy niechcianych. Sprzedaj za każdą cenę. Tak jest, wyjazd. Dobra, kadra, powołania. Nie mamy nikogo, kogo można powołać, żeby Bielsko zbankrutowało. To jest... Ale mamy Rafała Mościbrzucha. Nie wiem, skąd się tu wziął. Skąd on jest w ogóle? Nie wiem. Ale skąd chodzi łaziska? Leszek, jak to się... My te rzeczy zrobiliśmy. My je musieliśmy zrobić. Ktoś z nas musiał wpaść na pomysł powołania Rafała Mościbrzucha z Polni Łaziska. I nie pamiętam tego totalnie. I to mnie trochę... Czuję się, jakbyśmy pili alkohol kiedyś. A nie pijemy przecież. To kogo? Drągowski czy Szczęsny? Drągowski tam. Dobra, i tak nie będzie bronił. Także nara. Drągowski za burtą. No trzeba było miejsce dla Mościbrzucha stworzyć. No co ci poradzę. Dobra, Kasz, wypad. Do widzenia. Kamiński się rozwinął trochę. Bierzemy go? Nie wygląda. Dobra, pokaż tego Janotę. Janota i zamykamy kadrę. Taka sprawa. Pierwszy skład i mamy to. Powołaj do reprezentacji Polski. I jest kadra gotowa na Holandię. Dlaczego tylko 23? Strasznie mało. 100 to by się człowiek nawet zmieścił. Hmm? To jest duży kraj. Gdzie jest rozmowa? Z Mościbrzuchem? Z Mościbrzuchem? Myślisz? Czy nie, chyba nie. Zaproponuj mu kontrakt, tak. A on nigdzie nie gra? Nie. W Polonii Łaziska. Daj premię za reprezentację. Każdy występ w reprezentacji Rafała Mościbrzucha to kolejne 7 tysięcy mniej w budżecie Bielska Białej. Dobra, grajmy. Co? Mościbrzuch gotowy? To podpisujemy, jak jest Mościbrzuch gotowy do podpisania. Proszę, i Mościbrzuch przychodzi z dniem 1 lipca. Czyli tak, będzie mecz z Rakowem, a potem Holandia. Będzie kadra, tak. Roman chory. Infekcja wirusowa. Gdzie? Do grania jesteś. Gdzie jest do grania? Nie, weźcie go do domu, nie chce siedzieć na dupie. Bo pozaraża. No to było jakieś wyzwanie. To tak. Trzeba było zostawić go w klubie. Jedziemy do Częstochowy na wyjazd. 60 osób. Wszystko poniżej 0,6 przyjmę za sukces. Dobra. Składzik. Majewski, gol, Janota. Santa Cruz. Dobra, Grzelak na boku. Grzelak jest dobry. No, tradycyjny boczny obrońca. Bonifacio, wysunięty, dobrze. Majewski, Mezaja. Ta. Skrzydłowy, Sitek. Już wszystko ustalone. Co? Bonifacio ma problem. Ale czekaj, Karicia nie wziąłeś. A nie, Karicz już zrobił swoje. Pobił rekord wszystkiego. Panowie, co wam powiem, to wam powiem. Panowie, nie mamy najmniejszych szans. Słuchajcie, wyjdźcie, bawcie się dobrze. Wszystko poniżej dwucyfrówki i to będzie sukces. Tak jest. Dobra, mecz. No jest wysoko. Mają Cebulę, Lopeza. Dziwne. A u nas jak zwykle. Goal and band. Jadą świry, jadą. Ależ my wyglądamy mężnie na tym pustym stadionie. Mm. I nasi rezerwowi. Zachęć. To już czas, nie? Dobra, Polaczek przy piłce. Ty, dlaczego Polaczek gra? Czy to był skandal, co on zrobił? Mieliśmy go usunąć z rzeczywistości. Niech ma tutaj. Jeśli tu wpuści jakąkolwiek bramkę, to jest koniec jego przygody. Nie, trochę ten Raków gra piłeczką. Aj, Iwi Lopez. O, obok Słupka.
Jest 30 minut za nami. Koronkowe te nasze akcje, naprawdę. Ale gol mu zaiwanił. Czerwień, nie? Oczywiście. Ajajajajaj. No, czyli na boisku lidera, na wyjeździe w dziesiątkę. Atakuj. Do boju. Ty, mamy akcję, jesteśmy z piłką na połowie Rakowa. W FIFA mi się to nie udało. To jest więcej niż się spodziewałem po życiu. Ajajaj, Stolarski. Patrz, jeszcze Grzelak, strata, żółta kartka i będziemy grać w dziewiątkę. Lip lagę teraz. No, takie kośliwe doświadkowanie. Pokaż, co potrafisz. Simonsen. Wiem, że niewiele, ale nie też nic. Majewski. Ale klepią chopę. Bonifacio. Ty, tu się, tu. Fu. Gol. Kadrowicz. Gol. Janota. Dzień dobry. Dyszka. Uskrzydlony powołaniem. W dziesiątkę na boisku. Trzeba grać maści brzuchem. Pamiętasz, jak prowadziliśmy z Francją i przegraliśmy tak. 1-6? Na czas. Graj na czas. Wszystko. Przy każdej sposobności. Mamy to. Do przerwy 0-1. Wejdź do szatni. Panowie, ja jadę do domu. Wy sobie radźcie. Byliście za słaby, to było nie za to. Druga połówka. Grzelak, spokojnie. Celebruj! Co to było? Szybkie wybicie, jak za szybkie. Jak mógł tak szybko? No i już są ciężary. Łap to. Ale jest Polaczek. Spokojnie. Polaczek. Powinien się położyć, gdzie, no. Co on robi? Połóż się. Połóż się i leż. A Mikołajewski jedyny, co w narodowym modelu gry doczytał. Niedobrze. Ale jeszcze, żeby grali na czas cały czas. No, jest skandal. Gol. Skandal. Skandal to jest. Wina Polaczka, że nie padł na piłkę. Remis jest dobry. Do 1-3 gramy na czas. Ale trzeba wpuścić jakiś bardziej defensywny zawodnik do środka Wpuść pola. Wpuść Bieszczada na bramkę. O, dobry pomysł w sumie. Ajajajajaj. Niedobrze to wygląda, niedobrze. Klepią tą piłeczkę, klepią, a tu już proszę. Siplak na naszej połowie bardzo głęboko. Gwilia. Na czas. Iwi. Kurwa. 2-1. Lepiej nam grało, jak graliśmy jednak Atakuj. Pozytywnie. Panowie, już nie musimy grać na czas. Teraz nigdy nie gramy na czas. Iść po drugiego gola. Co z tego, że grasz na boisku lidera i jesteś pod Beskidziem? Będzie gol jednak. Nie, tu patrz jaki powrót. Można wyjść z tego meczu już? Nie możemy, Kuba, prowadzić, bo to się źle kończy, jak prowadzimy w meczach. No. Ale proszę, gol nieuznany. Jeszcze jest szansa. To prawie jak wygrać. Mogłoby 3-1, a jest 2-1 tylko. Dobra, Sekulski za Santa Cruza. Nie, Janotka nie, musi Janota, udowodnić. Patrz jak Janota robi. Tu. Pa, FIFA Rafa. Jeszcze... Gonisz go, Janota, jesteś reprezentantem Polski, rozumiesz? Niestety to będzie gol dla nich. Też tak myślę. Szatkę mają jeszcze. Co jest grane z tym Rakowem? Czy są jacyś dobrzy piłkarze, których nie ma raków? No właśnie. No odbierz mu to. Janota. A się bawią. Skurczybyki. Konrado tak jeszcze jest na lewej jako rezerwowy? No nie. I laga. I już nie mamy sił i zrelak. Po co nas w ogóle podpuszczali? I tam pokazywali. Na spalonym był. No nie. No tak, Bieszczad, słupek. Uff. I zachęć. I Iwi Lopez przy piłce. To znaczy kłopoty. Kolonawino Stolarski. No tak, z 20 centymetrów jeszcze. No jak to... Bardzo ofensywnie musimy teraz zagrać. Jeśli marzy nam się remis, panowie, to musimy na boisku lidera w Częstochowie. Że zachęć nie dało, to naprawdę nie wiem. Dobra, skandaliczny mecz. Co? Jak bardzo defensywna? Pogrzało cię? Przegrywamy 3-1. Bardzo defensywna? Człowieku. Simonsen, patrz, Janotka. Zrelak i Wigol. Dariusz Kołodziej zna się na życiu. Może nie jest mówcą, który rozpala tłumy, ale na życiu to się Darek zna. Dobra, masz rację. Gramy defensywnie jednak. Dobra, mieliśmy dwa plany na ten mecz. Plan A i plan B. Oba były do dupy. Mówię, że mniej niż 5 bramkami to sukces. To idzie właśnie. Chyba będzie sukces. Na styku. Szysz! Naprawdę oni mają wszystko. No tak. Grzelak dobija? Nie. Ale to Grzelak rozegrał. Wystawił Szyszowi naprawdę cudownie. Pięknie. Cudownie, weź pochwal. Pochwal tego Grzelaka. Mogę go pochwalić? Okrzyk z łapki. Nie zdążyłem. Trzeba było pauzę ścisnąć. No 5-1 z Rakowem. No nie udało się. No, ale sprawiliście, że jestem z was dumny. Tak jest. Co zdemotywował? Jestem wściekły. Dlaczego? Nie, jestem zadowolony. Właśnie jestem zadowolony, jestem wściekły, jestem zadowolony. Oni muszą, wiesz, szatnia musi żyć, musi takie, a nie mogą wiedzieć, kim ty jesteś, taki aurę maga wokół siebie, tak? Jestem. No i patrz, Janota zmotywowany, a na Janocie tylko mi zależy, bo zaraz na kadrze się spotkamy. Dobra. No kurde, Warta zremisowała. Dobra, dobra. Z Pogonią. Dobra, zaraz gramy z Wartą u siebie, to będzie ważny mecz. Gol. Tak, przesuń do drugiego zespołu. Nie, pensja za 2 tygodnie. Tak jest. Ale odwołam się od tej kary też. Konferencja. Nie. Tak. Pu, 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 pu.
W jaki sposób zamierza pan w pełni wykorzystać umiejętności, jakie posiada maści brzuch? Chcemy, by na rynku w Bielsku Białej żonglował psami rasy bulldog. Zamierzamy tak zbudować klub, żeby Rafał czuł się dobrze tutaj. Tak. Sprawdź, czy jesteś już idolem maści brzucha, jego najlepszym kumplem. Widok ogólny, informacje. Co? Nie jestem twoim ulubieńcem? Zwolnij. Zgrupowanie. Jest zebranie zespołu, elegancko. Panowie, gramy z Holandią, wiecie co to oznacza? To oznacza ból. Powinniśmy się zakwalifikować. To właśnie chciałem usłyszeć. Dobra, ukontentowany paruwa, także jest okej. Okay. Holandia, Glik, Zawalukiewicza, Kiwior. A, my tu mamy jeszcze trójką gramy cały czas. Już przechodzimy na czwórkę, czy... No, proszę, taki tutaj jest tylko czwórką, całe zgrupowanie, a tutaj... Jesteśmy faworytami. No, a nie? Dobra, Kiwior normalnie jako grający piłką, Bednarek normalnie jako grający piłką, a Glik będzie jako sztoper. Dobra. Linety jako medzaja i Zieliński na rozegraniu, klasyczna dycha. I atak. Sobczak kompletny napastnik. Kompletny. Kompletny? Tak jest, kompletny. Myślałem, że ktoś ostatnio radził, że kompletny. Kto tam gra w tej Holandii? Van Dongen, Gillet. Czuję zwycięstwo. Lena Załucki. Holandia nie ma licencji. Znaczy nie dała. No to jest szansa. Nie bez powodu jesteśmy wariatami. Pokażcie mi dlaczego. Sobczak zmotywowany, reszta opanowana. Dobra, jedziemy z tą Holandią. Tak, na pewno Holandia nie ma licencji, bo nie ma ani jednego zawodnika, którego bym znał. A trochę sympatyzuję z Holendrami, więc podejrzewam, że kogoś bym znał. Stop. Zachęć. Dobra, to co? To do pociągnięcia. Już ich zachęciłem? Zachęciłem. Szczęsny, Glikson. Robimy to. Krychowiak, Bednarek. Trochę szybciej biegają niż zawodnicy pod Beskidzia. Kiwior. Bardzo chwalony ostatnio w mediach. Lewandowski. Zieliński, ale chodzi piłeczka. Ale piłeczka. Ale gramy. Milik, doskonały rozpoczęcie. Doświadczenie wyciągnięte z Bielska. Trzecia minuta. Co? Nieuznany? Nieuznany. To dziady. Oj, niedobrze. No, już chyba wiedział, jak to się potoczy. Supek. No, Holandia teraz była blisko gola, ale jeszcze mamy kontę. Jeszcze się ta bramka trzęsie. Zandbergen, Holtkamp. Jejejej, Jose Williams. To są co prawda nieistniejący piłkarze, ale naprawdę dobrze. Nie jest łatwo. To nas wcale nie ośmiesza. I spadamy w okolice pomiędzy Kazachstan a San Marino. Nie, no, no. Kiwior. Moder, Linetki. Ależ on gra ten Kiwior. Bo my wiemy, że Kiwior to jest piłkarz. Wiemy, że to jest świetny piłkarz. Naprawdę. Nie, my ładnie klepiemy generalnie. No tak, no. Nacja coś tam gra. Znaczy z Janotą byłoby lepiej, no ale i tak jest nieźle. Tak, chyba trzeba Janotę za Linettego. Patrz. Krychowiak, ale piłeczka od Krychowiaka. No, dorzuć to Lewandowski. No. To nie Grzelak, żeby tam ci podał później do pustaka. No właśnie. Kiwior, ależ on gra. Kiwior już prawie na skrzydełku. I no i jest. Wreszcie. Moder na głowę Milika. Trzeba zmienić ksywkę Milikowi. Co masz zrobić jutro? Zrób zaraz. Gdzie te ksywki? Daj, on dobrą ksywkę. Dobre. Nie najgorsze. Dobra, a Sobczaka? Nie, Sawczyk zostaje chyba, nie? Czekaj, nie, ja mam. Więzień. Taka turecka muzyczka teraz. Piłkarz Bayernu nadal. Dobra, jedziemy. Okrzyk, zachęć, jazda. A czemu Sobczak jest Sobczakiem? Przecież już zmieniliśmy mu ten. No musi pewnie przeładować. Wiesz, po meczu dopiero. No tak. Jansen. Jezu, no Glik. Uff, drugi super. Kurczę, ta Holandia to jednak coś tam gra. Dynamicznie to nasze linie obrony, Kuba. Ojej, jeszcze przed przerwą nam wpakują. Nie. Nie wierzę, że to mówię, ale chyba trzeba zdjąć Glika. Niech wejdzie dobra. Janota pierwszy, tak. Dobra. To trzeba tak. Janota za Linettego, bo Linetty już z kartką. Nie wiem, jakoś tak nic nie gra ciekawego ten zawodnik. No, Michał, tak jak w Podbeskidziu, tak jak za dawnych lat. Tak jak w ubiegłym tygodniu z Rakowem. W 1-5. To może nie takie. Dlaczego tu nie ma nikogo? No bo gdzie nie jest wraca, Kądzior? No Kądzior nie wraca. Tylko no. Kądziora. Kądzior. To jest parodia. Ty nie, no, jesteś naprawdę... Może głębiej jednak. Te skrzydła, bo to one są dosyć wysoko wysunięte. Dopiero wszedł Janota. Janota dobrze. Musi mieć komu grać piłeczki. Dobrze. Milik, Kądzior, Milik, no. No. Gdyby to był Janota, samobój? To byłby 2-1. To jest jakiś Van Dongen, nam zagra piłkę i tutaj też nikogo nie ma. Nie, no, bo ten pressing nasz jest żałosny, no. A zacz, a Glik już rusza. O, Glik, żółta kartka i na wślizgu. No, powiem, że... Źle to wygląda. Ile Holandia oddała strzałów? Źle to wygląda. Milion? 13. Niedobrze. No to co, mówisz, żebyś zmieniał już? Coś trzeba zmieniać, no. Bereś? Boczny wysunięty obrońca. Wsparcie. To Moder będzie grał sobie teraz swoje. Krychowiak tu. Puchacz. Bo jeszcze jest
Nie, Pocheta to nie, to było samobójstwo. Czyli tak naprawdę nie puchacz, a... Maszyna do wstrzeliwania piłek. Tak jest. Dobra, stać was na odmianę losu tego spotkania. Lecimy, 30 minut pozostało. Polska gra cudowną piłkę. Nie wiem kiedy, ale akceptuję tę opinię. Berzyński. Przez Glika, odważnie. No to tak, odważnie, Janota, dobrze powiedziane. Zrobisz to. Patrz, Janota, no i co? Ale ludzie w niego nie wierzyli. Ale to nakręcił. Ale akcja, rany. Troszeczkę niżej, gdyby Milik uderzył. Weź Glikowi coś powiedz. Żółta kartka, bez sił, na stoperze, Glik jeszcze zły. Podgrzej atmosferę. Dawaj Glik, co? Teraz już trzeba ostrzej. O, puchacz. Jest puchacz, maszyna do strzeliwania. Poruszanie w jednej osi. Janota. No, zobacz. No i Janota z asystą. To jest to. Podwesk idzie górą. Dariusz chodzi górą. My górą. Ale to by się dało, bo Janota jest drugi w kulach. Gambit Olkiewicza. Ale żeśmy to zrobili. Tak jest, panowie. Tu już nie ma co. Tu już trzeba na czas. Poleconka tak. Na czas tempo wyżej? Czy to się nie kłóci? A krzyknąłem tak? Nie, ale tu masz tempo. Wtedy mieliśmy grę na czas i tempo jakieś zajebiste. Czy to... Nie, tempo tak? Jest okej. Okay. Tak? No. Jeszcze im krzykniemy, że panowie, pochwalę was. Tak im powiedziałem. Bibi. Ten ujem, jaki brał rozbieg, chciał tu szczelić z połowy. No odbierz mu piłkę temu Holtkampowi. Albo temu Pinnenburgowi. Albo z powrotem fauluj, do Holtkampowi. Fauluj. Ajajaj, niedobrze. Dlaczego? Bardzo niedobrze. Bardzo dobrze. Uff, bardzo dobra, dobrze. Bereś. Brawo. Wyekspediuj. Kontra. Kontra, panowie. 3-1. Wybij. Bereszyński, ale jak on biegnie. Wybij. Mógł pod linię wybić, no. Tak to wraca piłka. No i co tu się dzieje? No ja im kazałem grać inaczej. Dlaczego? O Jezu. To był błąd, Kuba. Bronienie 2-2, znaczy 2-1 przy takim tym. Nie wiem. Świętochowski i tu patrz, okieneczko. W to miejsce. Tu, w kursor celuj, Siedzi. Elegancko. Nasz riff nie no i co teraz? Jedną bramką. Gramy na czas, nie gramy na czas. Niższe tempo, wyższe tempo. Nie no, najwyżej będzie na ciebie. Polecenia, niższe tempo. I co, jak dowiedziemy, to powiesz, tak, że o... Tak, to dzięki to, mnie zwycięstwo. Tak, tak jest. No dobra, okej. Okay. Trzymam kciuki za cholerę. Nie, dobrze, patrz jak tempo wyregulowałeś. Tyk, nawet nie mieli akcji. 3-2 nad Holandią, to my, tak, to my pod Beskidzie na salonach można powiedzieć. Gdyby tak dobrze poszło nam tylko z Rakowem. No i o to chodzi. Powiedz na konferencję, no pójść na konferencję po takim meczu to podstawa. Nie będę chwalił ich, do widzenia. Teraz Kazachstan. No to co, z Kazachstanem maści brzuch pierwszy? Nie odważysz się. Janota proszę, najnowsza gwiazda swojej reprezentacji. Powiedziałeś z dumą na temat swojego debiutu. Jako Polkiewicz, tak menedżer, ulubieńcy. Będziesz za garść po prostu osypków od górali grał. Nowa porcja juniorów zwolnionych. No, z Legii to na pewno dobry. Bierzemy. Pach. Elegancko, Jorze. Cyk, pyk. Pieniądze Bielska znowu. Czemu tak, nie? Tak. Dobra, kogo tu można? Łoboda? Prawie jak Łobodowicz. Oczywiście, że musimy mieć go w drużynie. Jako ważnego zawodnika przynajmniej. Nie, gwiazda to za dużo powiedziane. Ważny zawodnik wystarczy. Jako nikt w tej drużynie. I teraz słuchaj, Łoboda. Tak, masz premię za reprezentację. 9 000 zł w żywej gotówce. I uwaga. Klauzula pensji po rozegraniu meczu w reprezentacji. Po debiucie w reprezentacji będziesz zarabiał wszystkie pieniądze tego świata. 77 To już jest coś. Będziesz zarabiał. Co jeszcze można? Jest coś? A jak rozegra... Nie no, po 5 to nie. Dobra. Dobra, jest okej. Okay. Masz gwiazdorski kontrakt. Trzeba dawać, tak. Jak zagram w reprezentacji, tylko na mało miejsc mam w reprezentacji. To jest problem. Ale Łoboda, liczne powołanie. Niebawem możesz liczyć na to. Jadziemy do Kazachstanu. Trudny teren. Maści brzuch? Janota. I Janotka. I co, Beresz? Ale to nie, jeszcze ofensywnie kogoś. Sobociński, Płacheta za Płachetego. Tak jeszcze bym nawet... Gramy. Bez pressingu na tego, którego nazwiska nie potrafię wymówić. I zagrać tak, ostatnio będzie dobrze, wierzę. Sobociński zmotywowany. Gramy. Moder zmotywowany, Janota zmotywowany. Gramy. Dobra. Gram. Musiałem trochę porotać składem. Gram. Zachęć. I jedziemy z nim, panowie. Walimy ich do zera. Kurde, Glik na prawym boczku. Niepotrzebnie go tam Zieliński. Wystawiliśmy. Ryju. Płachetka. 1-0. Nie. Nie, no prawie na aut. Płacheta. I Pudło.
Nie, no Pacheta jest do zmiany. To jest finisher, to jest finisher. A co ten masz brzuch taki smutny? Niezainteresowany, to jest indywidualista, to jest artysta futbolu. Grałem w kadrze po raz pierwszy, dlatego nie interesuje mnie, co mówi selekcjoner. Panowie, 11 minuta, a u was jest dupa zbita. Ja nie wiem, co to za żarty. Zieliński, no, 1-0. Elegancko. Trochę późno, ale jestem w stanie wam to wybaczyć. Być może was nie zabije. Ty, ale mam ważny mecz z Wartą, zdejmuj Janota. O, właśnie, żeby Janota nie przyjechał zmęczony. To jest koniec, gramy teraz. Tu się musi zmieścić napastnik. Czekaj, tego wywalimy na razie gdzieś tu. O, jedziemy z nimi. Będziemy się bronić z Kazachstanem. Zapomnij, zażądaj więcej. Sulejman. Spokojnie, mamy tu maści brzucha. Pełen spokój, koncentracja. Luzik, ja mam luz. Ja się nie spłuciłem wcale. Ja mam luz. Ważne, że Janota ma już wakacje. Jest piąta, proszę. To jest instynkt. Krótko. Po, 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 po. Pio, pio, pio. 2-0 i teraz już tylko ślizgam. Co? Nieuznana bramka? Stop. Taktyka. Maści brzuch. Podchodź. A nie, to nie. Daj na wolne maści brzucha. Dobra. Na różne też. Dobra. Będzie ciekawie. No jak przegramy, to znaczy, że byśmy słabsi. Ale znikpimy. Gdzie jest maści brzuch? Wykonujesz karne i tyle. Jadziemy. A dałeś mu tylko rzut rożny z jednej strony. Chcemy to wygrać mimo wszystko. Okej. Okay. No, dawaj, jedziesz. Fiona. O, karny, karny, jest karny. Proszę. Maści brzuch, już futbol biegnie. Futbol pisze najlepszy scenariusz. Co jak Krzysztof Piątek symuluje? Jest i on, jest Rafał Maści brzuch. Czy będzie gol dla kadry Rafała Maści brzucha? Cały łaziska wstrzymały oddech. Dawaj. I nie no ma. Niestety, niestety. Szkoda. Idzie wykonać rzut rożny. O, a czy się poprawi? No, było blisko asysty. Ja nie mogę, nie no, Rafał Ale Maści brzuch się zmęczy. Smutny, smutny Rafał Maści brzuch, niestety. O, Bedo, już nieskomplikowany futbol, wiadomo. No. Lewandowski no, tak, 7 razy tak, szybszy. Tak, tak, tak. I... No. Piątas. Dobrze. Brawo. To co? Powiększamy kompetencje Maści brzucha? Oczywiście. Maści brzuch musi się mieć okazję zrehabilitować. To jest ten moment. Stałe fragmenty gry. Maści brzuch pierwszy na wsio. Maści pierwszy brzuch wszystko. Wszystko. Tak jest. Pierwszy pa, pa. Wszystko. I jeszcze pamiętajmy, że przy tych karnych to nie był żart. Jest tu cały czas, dobra, elegancko. Dopóki nie strzeli, będzie strzelał, dopóki się nie nauczy. Łapie, ale jest forma. Proszę. Rozgrzany tym karnym. Jakże ważna interwencja. Ciekawe, czy Rafał Maści brzuch naprawdę istnieje. Na pewno. Mógłby się z nami skontaktować i powiedzieć, że jeszcze raz mnie powołać i będzie robić jajca. Nie wiem, jak to robi. Naprawdę jest fajnym gościem. Na pewno. Kto zresztą z Łazisk nie jest fajnym gościem? Otóż to. I Łaziska wydaje mi się, że istnieją. Znaczy jest większa szansa niż to, że iście... No i ryjek. Ryjek z asysty piątka. Wiedziałem, że Tridente będzie się uzupełniać. Co? Znowu nieuznany? Jezus. Ale nas kręcą, ja nie mogę. Jest korner, jest korner. Jest korner. Jest Maści brzuch. Znowu spowalniamy. Patrz, to będzie trochę... Nie, przenieśli go. Myślałem, że to będzie trwało, będzie oglądać jak biegnie. Maści brzuch? O, ale piękny dorzut. Bliska asysty, a teraz patrz. Jest zgranie, bo grają obok siebie na boisku. Jest i Maści brzuch już się zwizualizował po drugiej stronie. Pokazuje tam, słuchajcie, nie umiem tego robić. Jest, zbierz to. Jest, zbierz. No. Pozwólmyś, jest out. I dobrze, Maści brzuch? Gdzie, gdzie ty biegniesz, cholero? Patrz. Ale nas nie posłuchali. Tak. Coś jest nie tak. Co za knoje, Maści brzuch miał auty rzucać. Nie no, teraz jestem rozczarowany. No trudno. Po raz pierwszy jestem aż tak rozczarowany tą reprezentacją. Z dramat, panowie, coś sobie ustalamy w szatni, mówimy sobie, obiecujemy sobie pewne rzeczy. A potem Sobociński rzuca z autu. No czy wy jesteście normalni? Może wyżej wykonuje te auty. Maści brzuch. No dobrze, to zobaczymy. Może jeszcze będzie okazja zobaczyć Maści brzucha w akcji. No cały czas jest 2-0, to nie jest wysoki wynik. Ja powiem ci, te drużyny tego typu jak Kazachstan, to futbol menedżerzy nie są za dobre. No nie, jak wyjął. A nie, to poprzeczka. Pacheta w poprzeczkę. Patrz, jak Przemek usłyszał, że go chce wyrzucić i proszę, od razu się obudził. Biegnie, biegnie. Wciąż biegnie. No dawaj, Zielek, podbij. A, jednak tak próbujemy, dobra, może być. Do pustaka. No, już. Moder. 3-0. Dodam, że to tak nie wygląda w życiu, no, jak jedziesz do Kazachstanu grać w piłeczkę. Jestem zadowolony ze wszystkiego, panowie. Jesteście naprawdę, jesteście doskonali. Dobra, teraz patrz, wjeżdżasz w taktykę, Maści brzuch i teraz tak, personalizujemy mu ustawienia. I wydajemy mu polecenia. Dribbling, więcej dribbling. Ostrzejsze wślizgi. Bezpośredniość podań. W ogóle najlepiej było nie podawać. No ale więcej dobra. Ryzyka, więcej dribblingu. To już ma, a tu już jest, dribblingi tak? Ma. No tak. Dobra, no to niewiele można. Zadania, atak, tak. Rola, bramkarz libero, okej. Okay. Ciekawe jak na to zareaguje, wiesz, on pierwszy mecz w kadrze. Czy no karnego zmarnował, czy to jest jakieś no wielkie wymaganie? Wymagać z niego więcej? Berezucki.
Żunosow. O, będzie okazja wykazać się. No, skrzydło. Rafał, twoja. No i ale proszę. Ale obronił. Ale dobitki już nie. To nie jego wina. Przy dobitce był bezradny. Pierwszą wyjął. Zawalili inni. No i znowu tylko dwa gole przewagi. Kłopoty. Patrz jak maści brzuch się śmieje. Zainspirowany został. No dawaj Rafałek, dawaj. Na głowę, pyk. Siedzi. No i proszę. Niestety bez asysty, ale no... Chodź dobrze. Bardzo ładnie zagrał. Patrz, i od razu ma blisko, żeby się cieszyć. I stoi nie jak musi... Ronaldo. Fu. Nie musi biec nie wiadomo ile, bo on tu już był. Tak. Był na miejscu. Jak będziemy grać z innymi zespołami, takimi trochę mocniejszymi, to trzeba sprawdzić, czy nam nie został maści brzuch do wykonywania wszystkich tych. Ryju, już pies 5-1, zabawka. Nie wiem, czemu Lewandowski to kopał. Mm-hmm. Co, nieuznany znowu? Patrz, jest, można jeszcze dalej tutaj. Scenariusz, schemat pierwszy, polecenia dla piłkarzy. Tak, chcę. Bramkarz. A, bo to jest w ataku? Nie no, obrona, atak. No i elegancko, a tak już bramkarz dobrze stoi tutaj. Polecenia dla piłkarzy, może być mieszane. Zmień wykonawcę. Maści brzuch? Nie, jest okej. Okay. Typ bezpośrednie. Żeby walił. Pośrednie, wszystkie maści brzuch. Widzisz, patrz. No, teraz będzie tak, jak ma tak. Być. Odkryliśmy złoża ropy tu pośród pustyni. A ty też tam są? Tak, na pewno super, tak będzie. Super. Patrz, pośrednie z głębi pola też wszystko bierze maści brzuch. W obronie też generalnie powinien brać wszystko, no ale już trudno. Auty. Atak, schemat, lewy, prawy. Wybierz w oparciu o obecny skład. Już bardziej się nie da. Schemat pierwszy, wykonawca rzutu za to, bramkarz. No dobra. Że mogę zostawić kogoś w tyle. Dobra, nie będziemy tutaj robić instrukcji żadnych dalszych. Dobra, są rzuty wolne. Jeszcze tylko w rożnych. A nie, rożne bierze wszystkie. Dobra, zatwory zmiany. Dobra, teraz to nie ma opcji. Szkoda z tymi autami, no ale. Co oni tak się zachęcili? Może im krzyknąłem, że żądam więcej. No 4-1 tak. Panowie z Kazachstanem na wyjeździe. Nie, bo ty zażądałeś od maści brzucha. A to tak, to się obruszyli tak. Co on chce od tego biednego Rafała? Taki dobry chłopak, wykonuje wszystko. Zrobił wkupne takie, że... Takie, że hej. Ale piła. No i proszę, i ryjek w końcu. W końcu, chyba że znowu nam ten parodysta w czarnym nie uzna. Ile my tych nieuznanych goli mieliśmy już? Z 8. Z 3, co najmniej. Raz, dwa, trzy nieuznane i niewykorzystany rzut karny. Zmiany? Kazachstan nie jest za dobry. Mamy jeszcze jakieś zmiany? Maści brzuch na atak. Góralski za Modera. A dobra, maści brzuch na atak to jest dobry pomysł. Niech ryj już odpoczywa, Kołbik do bramki, a maści brzuch do przodu. Na 9. To jest jego dzień, to jego święto. Musi strzelić, nie ma Kazachstanie, pewnie. Musisz popracować nad... jakaś bramka tam, nasza. Nie ma, strzelić. Nie jest istotne, to jest nie Kazachstan. Szkodzi. Nie szkodzi, naprawdę. Kto strzelił? Ryju znowu, dobra. Skandaliczny jest Kazachstan w tej grze. Znowu, każda ta słaba drużyna jest skandaliczna w tej grze. Ale dzięki temu można się bawić. Jest, ruszył, do przodu. Ciekawe, kto teraz rożny będzie wykonywał. Czy Kołba, jako że bramkarz, czy będzie maści brzuch? Jako... Maści brzuch indywidualnie jest. No to Kołba powinien. Dobra, gra niech się idzie, a ja tu w międzyczasie tylko szybko rzucę, że Kołba jednak, słuchajcie, maści brzuch nie. Nie, Kołba? Jednak Kołba, no musi być ktoś, kto wiesz, biegnie całą tą. A, dobra. Ciekawe, czy tam akurat gola nie strzamy. A no auty to już jak istotne. Wolicie. Może być, kto ma bliżej. Ale nie, Kołba ma bliżej, zawsze. Dobra, elegancja Francja. Wszystko gra. Teraz jeszcze karne powinniśmy Kołbę dać, ale już. Drugi Kazachstanie. Naprawdę jest ważne, żeby popracować nad stanem swojego piłkarstwa, jeśli w ten sposób odwzorowujecie Football Manager. No i co? Proszę. Od razu reakcja. Tursunbaev. Brawo, szybko zareagował Kazachstan. Tak, poprawił swoje szkolenie w momencie między jednym a drugim zdaniem przez ciebie wypowiedzianym. To jest towarzyski mecz? Nie. Eliminację? Gliku już jak się poczuł normalnie, ja nie wierzę. No, kądzior. Patrz. Piona. Przez maści brzucha. Właśnie trochę mnie... Egoiści. Da się mu zrobić więcej miejsca? nie będę Lewandowskiego na prawe skrzydło dawał. Dobra, trudno. Trudno. Więcej dla ciebie nie możemy, Rafał, zrobić, żebyś strzelił gola. Byłoby lepiej, gdyby Rafał maści brzuch ustawiony był na swojej optymalnej. Zignoruj. Tak kołodziej. To jest naprawdę. Ty się nie wpierdzielaj. Jest Kołbik, dobrze. Kołbik z autu, daleki wrzut.
Domaś się brzucha? Nie. Ja nie mogę. Przecież to był gol sezonu. Kołba, domaś się brzucha i gol. Tam jest za mało bramkarzy na boisku. To prawda. Wpuść Szczęsnego. Tak, to fakt. Biorę. Szczęsny, dostajesz tylko końcowy już. Za Zielińskiego. Ach. Niestety. Co za błąd. No tak, bo Janotkę musieliśmy zjąć jeszcze przed przerwą. Ram, pam, 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 pam. 37 strzałów oddanych, XG 5 i 10 setnych, 20 setnych wzrosło podczas mówiłem. Kazachstan to wyzwanie, Kaukaz? Jasne. Panowie, dobra robota, po prostu mi się podobało. To jest. Polska kończy zgrupowanie. Lewandowski gra tak, żebym go wycałował. Patrząc na twoją twarz, kto by nie chciał wycałować.